Cześć, dzisiaj pokażemy Wam pierwszy etap z gry Alien Swarm. Jest to darmowa produkcja dostępna na Steamie. Mocno przypomina ostatnio recenzowanego Shadowgrounda u nas i możecie zauważyć wiele podobieństw. Ok, wybierzmy sobie jedną z klas. Jak widzicie, każda z profesji ma dwie postacie. I jak zauważycie, różnią się one jedynie statystykami i oczywiście płcią, ale to już jest sprawa drugorzędna. Po dokonaniu wyboru dobieramy uzbrojenie podstawowe z całkiem pokaźnego, jak widzicie, arsenału, który odblokowujemy z każdym wyższym levelem, broń alternatywną, czyli drugą bukawkę, no oraz swego rodzaju dodatek, może to być granat, albo jak u mnie wieżyczka rażąca przeciwników prądem. No i co, nie pozostaje nam nic innego jak odpalić grę, no i ruszamy do boju. No i zaczynamy zabawę. Widzicie rzut izometryczny gry. Nasze zadanie to dostać się do pewnego schronu bunkru, który znajduje się na drugim końcu mapy. No, te skrzynie rozwalimy. Bardzo fajna fizyka i dźwięk z Half-Life'a 2. Tutaj mamy drzwi, które musimy zhakować. Zrobi to nasz kompan. Hakowanie polega na prostym połączeniu kanalików. W tym momencie napomnę, że warto mieć na oku radar znajdujący się w prawym dolnym rogu. Jest to bowiem detektor ruchu, bardzo ułatwia lokalizację przeciwników. O właśnie, pierwsi oponenci już się pojawiają. No i z czasem gra zacznie nabierać tempa, jak zobaczycie, ilość przeciwników na ekranie zacznie naprawdę być duża i niekiedy będą straszne opały, jednak mam nadzieję, że sobie poradzimy. Zwróćcie uwagę na przeładowywanie broni, zrobione w konwencji Gears of War. Warto zatrzymać suwak na białym polu, bo wow, bardzo fajne wyjście z progu. Ale wracając do myśli, warto zatrzymać suwak na białym polu, gdyż skraca to ładowanie broni. A jak wiemy, zapewne zobaczycie, no przeładowanie nie jest najfajniejszą rzeczą, która może nas tutaj spotkać. Okej, otworzyły nam się wrota, lecimy dalej. Gra jest oskryptowana, to znaczy przeciwnicy pojawiają się mniej więcej w tych samych miejscach, ale tak jak na przykład ta ściana właśnie idealnie przed nami, ona nie zawsze się rozpadnie w tym miejscu, to znaczy przeciwnicy, którzy są za nią, mogą nam się pojawić na przykład o tutaj. Także jest mały element losowości. No dobra, wychodzimy sobie troszkę na powietrze. Ale to nie oznacza, że emocji będzie mniej. Cały czas wychodzą nowi przeciwnicy z tych jakby szybów wentylacyjnych. Tutaj jeszcze całkiem pokaźna chmara ich została. No i gdy je wszystkie uprzątniemy, będziemy musieli obronić ten placyk. W czasie oczywiście, gdy nasz technik będzie hakował system. Tutaj sobie rozłożę Sentry Gun'a, on znacząco nam pomoże. Oraz zaraz z boku tę wieżyczkę, którą pokazywałem Wam na początku. Takie połączenie gwarantuje Wam, że obronicie się w 100%. No i technik niech się zabiera do roboty, a my za chwilkę zostaniemy zaatakowani. No, jak widzicie, zaatakowali nas obcy w dość pokaźnej liczbie. Jednak przemyślanie rozstawione działka w 100% zabezpieczą nas przed inwazją. Nasza ingerencja jest zbyteczna. Wystarczy tylko odczekać swoje. Jednak zanim pójdziemy dalej, postanowię zabrać owe działka, bo przydadzą się w późniejszym etapie gry. Także zwijamy sprzęt i idziemy dalej. Jak widzicie, przeszliśmy sobie dalej. Tutaj dla odmiany atakują nas chmary obcych, pająkopodobnych coszów. No, niestety amunicja mi się skończyła. Za chwilkę
Będę musiał poprosić kompana, aby rozstawił skrzynię z nabojami. Wtedy uzupełnię zapasy. No jednak musimy przetrwać jeszcze tą falę. No i pójdziemy sobie dalej. Musimy obadać oczywiście teren, popatrzeć na radar, czy wszystko jest ok. No tutaj obcy wybiegają czasami pojedynczo, ale takie jednostki nie są dla nas groźne. Tutaj nasz towarzysz da nam amunicję. Jestem samolubny, więc zabrałem całość, ponieważ sztuczna inteligencja jest dość zbyteczna. No jakby nie patrzeć, najwięcej to tutaj gracz robi. Także wszystko dla siebie. No i dochodzimy do momentu, kiedy będę musiał pokazać wam, jaki ta gra potrafi wygenerować chaos. Patrzcie, co tu za chwilę będzie się działo. Tutaj rozwaliliśmy dwie skrzynie i cała chmara obcych. Pójdziemy troszeczkę dalej. O właśnie, idziemy dalej. No oczywiście będziemy musieli przebić się przez te jednostki. O właśnie, tu wybucha wszystko. Wyskakują nowi przeciwnicy. Cała chmara szarża po prostu na nas. No nie wiem, czy się z tego wykaraskamy. No udało się, ale to naprawdę było ledwo. Ta gra w kooperacji oczywiście byłoby dużo łatwiej, jednak ze sztuczna inteligencja no nierzadko nie chce nam pomóc. No i znów wychodzimy sobie na świeżutkie powietrze. Za chwilkę uzupełnimy amunicję, dobierzemy sobie zdrowie i przejdziemy na windę, która będzie zjeżdżała sobie powolutku na dół, a my będziemy musieli znów się obronić przed szarżą obcych. No to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem. Tutaj rozstawię sobie działko, bo ono znacząco nam pomoże, wieżyczka również. No i odpaliśmy windę, ona będzie powolutku sobie zjeżdżała na dół, a naszym zadaniem będzie przetrwać i doczekać do szczęśliwego końca. Po ścianie będą przechodziły sobie te pająko-podobne obce cosie. Tutaj rozstawiliśmy sobie amunicję, która nam się przyda. No i odpalił się bullet time pokazujący dramaturgię tego wydarzenia. Jednak to już sobie przejdziecie sami, bo naprawdę scena może być gorąca. Dobra, czym prędzej musimy stąd uciekać. Już za chwilkę będziemy w bunkrze, misja dobiegnie końca. A to była gra Alien Swarm, darmowa produkcja od Valve do ściągnięcia ze Steama. Mam nadzieję, że ścinki spowodowane włączeniem programu do zgrywania obrazu nie przeszkadzały wam. Do usłyszenia w następnym gameplayu, trzymajcie się ciepło, czołgiem.